Młodzieżowy Dom Kultury w ubiegłym roku skończył 30 lat swojego istnienia. Tutaj się odbywają takie przedziwne czary. Do nas przychodzi wyjątkowa młodzież. Młodzież, której się coś chce w życiu. Oni zarażają nas swoją pasją, a my zarażamy ich swoją pasją. I następuje pewne sprzężenie zwrotne. I z tego sprzężenia zwrotnego w mojej ocenie powstaje coś bardzo pozytywnego.